Rozpoczęły się prace nad muralem z wizerunkiem Grażyny Wołowiec, czyli bytomskiej smerfetki. Nowy mural powstaje na kilkunastometrowej elewacji kamienicy przy ulicy Piłsudskiego. Etapowo, no to jak widać, mamy gotowy szkic. Zaczynamy od wypełnienia większych powierzchni. Kładziemy pierwszy światłocień. Mural będzie wykonany w ciągu 2 tygodni, aczkolwiek wszystko zależy od pogody. Powstanie muralu to efekt konkursu, który ogłosił bytomski urząd. Do finału zakwalifikowało się 5 prac, a internauci wybrali w głosowaniu, która z nich będzie zrealizowana. Postawiono na wizerunek smerfetki, która zmarła w lutym tego roku. Dla mnie to była po prostu taki promyk słońca, po prostu, który spotykamy na ulicy i od razu, no niezależnie od tego, jaki mam nastrój, jaki w ogóle jest dzień nasz, no to po prostu ona rozpromieniała każdą chwilę, więc dla mnie wybitnie, po prostu pozytywna osoba, warto ją upamiętnić. Bytomianie byli bardzo poruszeni śmiercią świętej pamięci Grażyny Wołowiec, zwanej bytomską smerfetką. Pani Grażyna była takim naszym słońcem, wprawiała każdego w dobry humor, zawsze pozytywnie nastawiona do życia, chociaż to życie jej nie rozpieszczało. I choć smerfetki już z nami nie ma, to uśmiech, który już wkrótce będzie płynął z muralu, będzie nadal zarażał mieszkańców radością i dobrym humorem.